krąg jest narysowany. Staje jeszcze przed linią. Adrenalina po walce z trollami buzuje, ale ona schodzi trochę do innej sytuacji, do sytuacji jeden na jeden. Zaczynam się bać. Krwawie z wielu miejsc. A boję się nie tyle o siebie, co o Togara. Jeśli przegram, to ostrze nie będę mógł go zanieść. Może Einar je zaniesie. Karcę się. Nie czas na to teraz. Karcę się głosem Lechiego. To jest może jakiś szok, a może ta adrenalina, a może to, że rozorałem sobie bliznę, sprawia, że widzę część świata na normalnymi barwami, a część zupełnie przekrwione. Zdejmuję skórzaną kurtkę, ściągam pokrwawioną koszulę, krzycząc wiadro wody, mając nadzieję, że ktoś z mieszkańców Gniazda Wiwerny mi je przyniesie. Przydałaby się runa pijawki. Myślę sobie. Znów się karcę, nie czas teraz na to. Co by się przydało, a co nie. Jestem ja i jest ten elf. Ktoś podaje mi do ręki drewniane wiadro. Wylewam je na głowę. Ta woda spływa poprzez wszystkie rany, które zadały mi trolle. Koszulą wycieram całe ciało. A potem szybko zaczynam rwać koszulę. Jakaś starsza kobieta z tej osady domyśla się, o co mi chodzi, podchodzi. Pomaga mi z tymi pasami. Klękam na jedno kolano i zaczynam przepasać pasem bardzo mocno dużą ranę na żebrach. Ona mocnymi pasami także zaciska ten materiał na ranie na prawym ramieniu. Wilk, wspierając się łapami od tyłu na plecach, liże ranę na lewym obojczyku. Nie chcę, żeby krew wyciekała teraz obficie, żeby skórzana kurtka się ślizgała. To jest dziwny obrazek. Starsza kobieta, wilk i ja. Ja patrzę już tylko w tego elfa. Kiedy jestem obwiązany, bardzo mocno zaciśnięty jak mumia, zakładam skórzaną kurtkę z powrotem i wypowiadam w języku elfów, wszak spędziłem z nimi ostatnie 5 lat, zdanie: czas umierać. Możliwe, że mówię to do elfa, a może do siebie. Zwracam się do wilka, który stoi obok mnie. Zostań. Idź za Einarem. Zwracam się do tej kobiety i skłaniam głowę. Nigdy już nie będę pamiętał jej twarzy przez krew w moim oku. Wyciągam wbite w piasek ostrze połyskującego wiatru i wchodzę do środka. W momencie, gdy wykonywałeś te wszystkie czynności, elf czekał cierpliwie, w jakiś sposób tą swoją cierpliwością oddając ci honor. W momencie, kiedy ty wchodzisz do środka gotowy, on robi to samo i też jest w jakiś sposób przygotowany do walki. Ściągnął ubranie, które miał na sobie, został tylko i wyłącznie w koszuli i widzisz dziwną rzecz, którą on robi, bo za pazuchy wyciąga srebrny liść. Taki sam liść, jaki miał ze sobą Einar. Taki liść, jaki dostał od Sif, a który później oddał za to, żeby ona mogła odzyskać swoją dawną postać. I on ten liść upuszcza na ziemię. I widzisz, jak ten liść powoli opada, a on szykuje się do walki i rusza na ciebie. Ustalmy, kto zaczyna walkę, bo ty również jesteś gotowy. Czyli wykonajmy ruch Enter the Fray. Staję odważnie naprzeciw, więc dodam serce.
I kiedy wchodzę do walki ze swoim ostrzem, a wierzę, że po tej walce z trollami i po tym, jak słyszałem jego karcące podszepty, duch Lechiego jest ze mną. W tym jestem Bladeboundem. Więc dodam jeden i wyrzucam misa. Tutaj ustalę poziom trudności przeciwnika na formidable, czyli on zadaje 3 obrażenia kontra 1 progres za harm. I ty w momencie, kiedy chcesz zaatakować, dostrzegasz, że elf jest znacznie szybszy. Twoje rany, które cię prawdopodobnie bolą, jesteś osłabiony po walce, no spowodowały, że przez to jedno uderzenie serca byłeś wolniejszy. Wiesz, że on jest w dobrej pozycji i w twoim kierunku leci garść piachu, którą zgarnął z ziemi. Rzuca ci po prostu w oczy w tym samym momencie, zadając cios. Ja zgadzając się absolutnie na tę utratę inicjatywy, jednakowoż skoro użyłem tego Bladebounda, to mimo misa chciałbym, żeby to tak wyglądało, że mam impuls tak jakby w dłoni od miecza i w momencie, kiedy on rozpoczyna swój ruch, ja z karku bardzo szybkim ruchem na twarz nakładam maskę i ten piasek, kiedy sypie, to sypie trochę na palce, trochę na tą maskę, która zaciska się na twarzy i może on nie do końca wiedział, z kim walczy, bo myślał o człowieku, a teraz widzi stojącego naprzeciwko niego kogoś w elfiej masce i kiedy atakuje, to ja zdążę tylko sparować ten miecz, nie wiem jak skutecznie. Rzucam na clash. Clash jest atakiem. Jeżeli chcesz skupić się bardziej tylko na obronie, to możesz rzucić face danger. Konsekwencje wtedy mogą być mniejsze. Ja wszedłem tutaj, żeby zabić. Rzucam na clash. I to jest weak hit. Dobrze, zadajesz obrażenia, ale musisz ponieść koszt. Dla mnie tym kosztem jest to, że założenie maski spowodowało, że tego piachu dostaje się mniej do twoich oczu i to w jakiś tam sposób podziałało, też możliwe, że wytrąciło go z równowagi i po prostu proponuję -1 do następnego ruchu, który będziesz wykonywał jako no, utrudnienie, które właśnie spowodowało ten piach. On zadaje ci pytanie. Skąd masz tą maskę? A ja chciałbym odpowiedzieć ruchem Turn the Tide. Chcę, kiedy on jeszcze wypowiada ostatnie słowa, zaatakować pełną mocą. Dobrze. Zyskujesz inicjatywę i możesz wykonać ruch strike. Rozumiem, że mogę też dodać 1, co zniesie tą karę za piasek. Masz na sobie maskę, także możesz skorzystać z jej mocy. Ale ona dodaje mi zręczności. Oczywiście ta zręczność pewnie będzie widoczna, ale ja chcę uderzać odwagą i absolutnym brakiem zachowawczości, więc dodam serce. I chciałbym także wykorzystać z Bladebounda opcję uderzania z Savage Harm, w sensie, żebym zadał bardzo rozległe rany. Oczywiście to będzie mnie kosztowało stres. Dzięki temu dodaję jeszcze 1+1, więc w sumie +1. I dodatkowe 2 obrażenia w momencie zadania ciosu. Ja wyrzucam weak hita, ale to jest moment, w którym spalam momentum i mam strong hita. Natomiast Swordmaster sprawia, że kiedy palę momentum, a żeby poprawić rezultat, zadaję dodatkowe 2 harmy i mam +1 do następnego ruchu.
Zatem za chwilkę sprawdzę, jak jest z tym stresem, który wynika z podszeptów ducha, ale w sumie zadam tych ran 4 z asetów, 2 z broni oraz ze strajka na strong hitie dodatkowego 1. Dodatkowy 1. Czyli w sumie 7. To jest 7, a w poprzednim ataku zadałeś 2, czyli tak naprawdę zapełniłeś w tym momencie 9 na 10. Ostrza, tak, ostrza śpiewają swoją pieśń. Jego ostrze w momencie, kiedy walczycie, też wydaje jakiś charakterystyczny dźwięk, podobny do takiego ostrza jak twój, ale bardziej ten dźwięk przypomina zawodzenie płaczek, które stoją na kurhanach i śpiewają jakąś żałobną pieśń. I to jest bardzo smutna pieśń w rzeczywistości. Natomiast co się dzieje dalej? Temir jest w przewadze i Temir tutaj... Chciałbym rzucić na Endure Stress, bo ten Bladebound to sprawia, i to dołożyć do narracji w zależności od wyniku. Ta wartość stresu to 2 i w takim wypadku... Gdzie ten ruch jest? Tu. Więcej mam serca, więc dodam serca. I to jest strong hit. A wygląda to w związku z tym tak, że kiedy on zadał mi pytanie o maskę, ja wyprowadziłem natychmiastowy, potężny cios łukiem i przeniosłem się zupełnie gdzieś indziej, kilka lat wstecz, do lasu przy Ostoi Kruków, kiedy z Lechim, jako jeszcze młodzieniec, ćwiczyłem te podstawowe rzeczy. I on, przyjmując moje ciosy na swój miecz, mówił mi, z którego kierunku mam uderzać. I ten stres wynika początkowo z tego, że ja jestem zaniepokojony i przerażony, co jest prawdą. Czy ja teraz jestem młodym chłopcem, który marzy o takich walkach, czy jestem człowiekiem, który właśnie walczy w ten sposób, i nie wiedząc, przez chwilkę zagapiłem się i on mnie skarcił, uderzając mnie bokiem ostrza w policzek. Mówi, skup się. Z prawej. I w momencie, kiedy poprawiam to i z prawej atakuję, to znów jestem w kręgu razem z elfem i dokładam do tego jeszcze Swordmastera, bo elf zdążyłby wyparować, gdyby nie to, że bardzo precyzyjnie fintą pod tym ostrzem parującym robię taki wymyk i przecinam mu kawałek szyi. Z tego kawałka, z tej rany w szyi, dosyć mimo wszystko głębokiej, natychmiast zaczyna chlustać elfia krew, że tak sobie pozwolę, skoro on ma już 9 na 10 zatopione, i chciałbym skończyć walkę. Śmiało, działaj. Zobaczmy, czy tym razem kości wspomogą twoją walkę, czy tak jak już się raz zdarzyło, będą przeciwko tobie. A więc rzucam. Jest! Rzuciłem 5, 1 przy 9, to jest strong hit. Rozumiem, że twój miecz, przecinając gardło, ma tego przeciwnika wykończyć, nie dając mu żadnej szansy na przeżycie. Nie, on jeszcze był gotów walczyć, bo ta rana, ten upływ krwi, on z pewnością w pewnym przerażeniu, chociaż trochę tego nie widać poprzez maskę, lewą ręką przyciska do szyi, gotów mnie pchnąć. I ja, nie bojąc się tego pchnięcia, bo wiem, że będzie za wolne, sam, mając ostrze dosyć blisko, wbijam z całej siły przez tą maskę w środek jego twarzy. I to jego pchnięcie zatrzymało się na skórze i na tych mocno zaciśniętych szmatach na mojej klatce piersiowej, ale ja mam go... Mój miecz jest zagłębiony w jego głowie. Dobrze. Natomiast tutaj naprostuję jedną rzecz. On nie ma maski. Dobrze. To jest, wydaje mi się, że dosyć ważny element, że ten elf nie miał maski. Stąd może jego zdziwienie, dlaczego ty ją posiadasz. Co też dodaje trochę makabry, bo widać, jak ostrze, łamiąc kość nosa, zagłębia się w środek czaszki. Einarze, ty stojąc gdzieś z boku, kończąc walkę, czy zwróciłeś uwagę na to, co dzieje się dalej, tam gdzie ruszył Temir?
czy skupiasz się tutaj w miejscu, w którym powaliłeś wiwerny? Myślę, że jeszcze w adrenalinie po walce rzuciłem okiem w tamtym kierunku. Jeśli zauważyłem, że tam właśnie się uspokoiło i wszyscy obserwują, to mnie mogło spowolnić. Więc zerkam na bestię i zerkam na ciało ognistowłosej Gotildy. Zbliżam się do tego ciała. Biorę ją w ramiona i ruszam powolnym krokiem, szukając Freyi i Ellie. To nie jest pierwsza taka sytuacja. I pewnie nie ostatnia. I zastanawiam się, czy za jakiś czas nie będę tak zajmował się zwłokami Temira. Jakaś czarna myśl pojawia się w tej głowie. To towarzystwo tych wojowniczek i opowieści o Hakonie, o tym, co się dzieje, sprawiają, że przeszłość wraca i z każdym krokiem czuję się jak stary Einar. Tak, ty jesteś oblany krwią swoich wrogów. Jesteś, można powiedzieć, że unurzany w tej krwi. Wykorzystywałeś też do walki runę. Teraz niesiesz to ciało wojowniczki, delikatnej dziewczyny, która dla ciebie nic nie waży. I zmierzasz w kierunku grodu. Natomiast nie widzisz, co dzieje się w środku, ponieważ odgradza cię od Temira i tego, co dzieje się w kręgu tłum ludzi. Tych, którzy zgromadzili się dookoła. Widzisz powalone trupy troli, które leżą zaszlachtowane. Wycieka z nich krew, która wsiąka w glebę. Ta krew gdzieś spływa, może nawet jakimś strumieniem po rynnach, które zwykle służyły do odprowadzania nadmiaru wody w momencie, kiedy tutaj w grodzie pada deszcz. A teraz jest jakaś taka krwawa stróżka, która się sączy po tych deskach. Niesiesz to ciało dziewczyny, myślę, że powolnym krokiem, nie biegniesz i zmierzasz w tamtym kierunku, ale nie słyszysz głosów, nie słyszysz jakiegoś wiwatowania, tylko jest taka ponura, cicha atmosfera. Słyszałeś szczęk mieczy i w pewnym momencie cisza. Ten szczęk mieczy już się nie dobywa. I teraz pytanie, kto leży na ziemi? Temir czy jego przeciwnik? Jak nabiłem tę głowę na miecz, wiedząc, że już z niego nic nie będzie, a jeśli miałoby być, to oznaczałoby potężną magię, wobec której i tak nie miałbym szans, to natychmiastowo schodzi napięcie, a powraca ból i zmęczenie i nie mogę, nie mam już siły, żeby wyrwać mój miecz z głowy elfa, więc go puszczam. To trochę tak jakby podczas sztormu puścić się burty czy masztu. Moje nogi robią takie pijackie dwa kroki, próbując złapać równowagę. Zdążę tylko wypowiedzieć do ludzi, którzy się przyglądają, nie dotykajcie tego ostrza. I najpierw klękam przy tym czarnym mieczu elfa, a potem po prostu upadam nieprzytomny. Einarze, słyszysz krzyk kobiety. Ella i Freya biegną w twoją stronę. Jako wojowniczki one są uzbrojone, ale one tutaj zorganizowały tych ludzi, w jakiś sposób ich przygotowały i teraz widząc ciebie kroczącego z ich towarzyszką, przyjaciółką, biegną w twoją stronę po prostu. Nie mam żadnych mądrych słów na takie sytuacje. Kiedyś, wiele lat temu, próbowałem mówić, że mi przykro. Mówiłem, że ktoś zginął jak prawdziwy wojownik. Innym razem mówiłem, ilu przeciwników posiekał. Dużo rzeczy już mówiłem, setki różnych słów,
żadne z tych słów nie sprawiały, że było lepiej. Dlatego tylko bez słowa postępuję w ich kierunku. Myślę, że to jest taki moment, kiedy one chcą jakby dostać się do ciała swojej towarzyszki. W związku z czym proszę cię, połóż ją. Połóż ją. Klęczą przy niej i Freja wydaje się bardziej opanowana. Jakby tłumi w sobie rozpacz i złość, która w niej teraz narasta. Natomiast Ella nie kryje po prostu żałości, która ją rozpiera i najzwyczajniej w świecie zawodzi płaczem, jąkaniem, roni łzy. One teraz potrzebują takiej chwili, żeby poobcować z jej ciałem, a ty dostrzegasz, że tłum się rozchodzi i na ziemi leżą dwa ciała. Elf ma wbity miecz w twarz, leży na plecach, a obok na ziemi leży Temir. Ruszam w jego kierunku, tym razem początkowo wolno, ale przyspieszam. Mam iskierkę nadziei, widząc, gdzie wylądowało jego ostrze, ale znam Temira na tyle, że wiem, że mógłby tego dokonać, nawet poświęcając siebie. I z obawą zerkam, czy widzę cięcie czarnego ostrza na jego skórze. Kiedy ty przekraczasz krąg, to razem z tobą przekracza go Siwy, którego mogłeś wcześniej nie dojrzeć, bo był na niższym poziomie niż ludzie, którzy byli wokół kręgu. I on ci trochę pomoże to dostrzec, bo on podbiega do mnie leżącego, żeby sprawdzić, czy to pchnięcie, które wykonał elf, bo on to widział, przebiło skórzaną kurtę i te materiały. I widzisz, że moja skórzana kurta jest przecięta, ale nie wycieka z tej rany krew. Pod spodem jest po prostu szmata. Rozglądam się tylko po okolicy, patrząc, czy sytuacja jest pod kontrolą, czy tutaj są jakieś ruchy, patrzę, czy gdzieś może być jeszcze zagrożenie, czy są trole, czy ktoś tu jeszcze został, ktoś to władał tym grodem. Dobrze, zbierz informacje. Tak, na pewno jest żona Giliana, którą już dostrzegliście wcześniej, która była tutaj i w jakiś sposób obcowała z ludźmi, którzy tutaj są. Mam weak hita. Trudno ci ocenić, czy żona Giliana jest po waszej stronie, czy wręcz przeciwnie. Dostrzegasz, że jest blada, może jest nawet w jakiś sposób przerażona twoim przybyciem, tym, co się tutaj właśnie wydarzyło. Ty jesteś skąpany we krwi i ona może w pierwszym ruchu chciała ruszyć do Temira, żeby udzielić mu pomocy, ale widząc ciebie, cofa się o kilka kroków i nie wie, co ma zrobić. Czy przyszedłeś tutaj, żeby ją zabić, czy rozmawiać? Widząc, jak wygląda, rzucam w jej kierunku. Chodź tu. Dzisiaj już dość ludzi umarło. Mów. Mów, co się tu działo, mów, co tu się dzieje. I patrzę na nią, oczekując tego, że mnie się posłucha i zaczynam opatrywać rany Temira. Widzę, że już ktoś zaczął, ale w kilku miejscach się poluzowało i krew znowu zaczęła lecieć. Tak, ona przełamuje strach przed tobą i kładzie rękę na twojej ręce. Zostaw. Pokazuje na dwóch mężczyzn, którzy wyglądają na tutejszych. Zanieście go do mojej izby. Tego przykryjcie czarną płachtą. Porozmawiamy w środku. On potrzebuje pomocy, żeby się nie wykrwawił.
patrzył na nią i mam początkowy odruch, żeby zatrzymać ich i samemu się tym zająć, ale patrzę w jej oczy. Myślę, że w tym stanie staram się ocenić, czy jest tam jakiś fortel, czy jest tam jakieś zagrożenie. Pociągniemy ten ruch dalej, bo to był weak hit. Także zobaczmy, co powie wyrocznie. Daje 75, że nie widzisz w tym fortelu, tylko normalne zachowanie w takiej sytuacji, czyli potrzeba udzielenia pomocy, ale 25, że coś jest jednak nie tak i wzbudza twoje podejrzenie. 11. Wydaje się, że jest to spokojna sytuacja. Kiwam głową i wstaję. To jest moment, w którym przez chwilę działałem trochę automatycznie po tej walce, zajmowałem się towarzyszami, rozejrzałem się, ale teraz zaczynam czuć pewne zagubienie w tym wszystkim, co się tu wydarzyło. Widzę też czarne ostrze, więc nam się udało. Myślę, że można zobaczyć takie zdziwienie, które jest charakterystyczne do wojownika, który może nie pamiętać tego, co się wcześniej działo, jakby był w szale. I patrzę na nią. W sumie oczekuję czegoś, sam nie wiem czego. Ona, nie wiedząc też, co ma zrobić i nie czując się pewnie w tej całej sytuacji przy tobie, podąża za Temirem i tymi mężczyznami, którzy niosą go w kierunku głównego budynku tutaj w grodzie, w którym ona teraz prawdopodobnie urzęduje. Jakieś kobiety też od razu idą po wodę. Ktoś inny krzyczy: to Temir, co stoi kruków. Przypominają sobie, do Temira dochodzą te szczępki słów. Ktoś nad tobą mówi coś. Słyszysz kobiecy ciepły głos, który trochę przypomina teraz dla ciebie głos Tassi, ale może to chyba nie jest Tassi, że będzie dobrze, będzie w porządku. I czujesz, że jesteś niesiony obok, gdzieś może pod ręką, która zwisa, czujesz łeb i mokry nos wilka, który cały czas po prostu tą rękę dotyka, liże i nie chce odpuścić cię na krok. Myślę, że po pewnym momencie, zanim ktokolwiek nakryje płachtą to ciało, to ja sięgam, żeby zebrać ostrza. Zarówno połyskujący wiatrek i czarne ostrze. Patrzę, zabieram też pochwę do tego ostrza. Bardzo jestem dostrożny i z pewnym obrzydzeniem sięgam po rękojeść. Paskudztwo. W momencie, gdy dotykasz rękojeści tego miecza, to czujesz, że jest to taka broń, jaką posiadał Lehi, a która teraz jest w rękach Temira, jaką posiadasz ty, jaką posiadał Zeke. To jest broń, która nosi w sobie coś więcej. I czujesz tą moc, która po prostu w niej drzemie. Wiesz, że jest to potężne ostrze i że takim ostrzem można by było nawet zabić bogów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Zbieram to i... Ja jeszcze myślę, właściwie... że wyciągnięcie broni z twarzy tego elfa jest w jakiś sposób obrzydliwe, bo musisz po prostu tą głowę przytrzymać stopą. Myślę, że nie jest to dla mnie obrzydliwe. Normalna robota po pracy. Nie pierwsza, nie ostatnia twarz zmasakrowana mieczem. Tak, po chwili dostrzegasz Freje i Ele, które znoszą tutaj właśnie ciało
Gotildy i jakaś starsza kobieta też pokazuje na taką specjalną chatę, którą tutaj mają, w której można złożyć ciała i ona tam zaczyna po prostu rozporządzać. Prawdopodobnie to jest jakaś taka właśnie kobieta, która ma tutaj posłuch ze względu na swój wiek i to ona obwiązała rany Temira w momencie, kiedy przygotowywał się do walki. Także po chwili można by powiedzieć, że sytuacja w grodzie się uspokaja. Ludzie, wiesz, zaczynają po prostu ogarniać sytuację, pozbywają się tych ciał troli. Ktoś tam mówi, poślijcie chłopaka na wieżę, niech obserwuje okolice. Wiesz, oni się organizują po prostu w tym momencie, ale nie są w kierunku was negatywnie nastawieni. Oni jakby widzą w was nawet jakieś takie wsparcie możliwe, czy coś takiego. Wykorzystuję tę chwilę pokoju, aby się obmyć, nawet jeśli to wiadro i woda, jakaś stara szmata, ale zauważyłem dopiero, to, jak wyglądam. Tak, już raz zresztą udowodniliście tutaj swoje oddanie żelaznym ziemią w momencie, kiedy walczyliście z Segurą, która już tutaj była i trzymała tych ludzi pod butem. Także te wspomnienia w nich gdzieś zostały i zostały przekazane kolejnym, którzy przyszli po nich. Ty, Temirze, czujesz ciepło izby. Ktoś rozpala tutaj ogień, może dorzuca drwa do tego ognia. Zaczynają wracać ci zmysły. Dostrzegasz ludzi, którzy, kobiety głównie, które krzątają się tutaj w tej izbie. Ktoś napełnia brązowy garniec wodą, stawia to na ogniu. Ktoś przygotowuje szmaty, opatrunki, które będą nakładane na twoje rany. Obok ciebie leży wilk. Nikt go nie przepędził, bo gdy tylko ktoś chciał go ściągnąć z tego łoża, to on od razu pokazywał kły i jakby muszą sobie poradzić z nim obok ciebie. Myślę, że takim zachrypniętym głosem, ale potem odchrząkam i poprawiam normalnie, pytam: Einar, mój towarzysz, żyje? Żyje, jest na zewnątrz. Myślę, że w naszych czasach to po prostu bym się uśmiechnął. Myślę, że uśmiech w świecie żelaznych ziem nie jest tak powszechny i popularny. Ale moje ciało czuje ciepło, czuje ulgę i posmak zwycięstwa. Posmak zwycięstwa jest jeszcze w kilku ziarenkach piasku, które mimo wszystko przedostały się, zanim założyłem maskę i mam je w ustach. Pokonałem trolle, pokonałem tego elfa. I jak to przez ostatnie 5 lat robiliśmy, po jednej bitwie, czas przygotować się do następnej. Ale to jest ten krótki moment, w którym po prostu leżę, rozluźniam mięśnia karku i niech robią ze mną, co muszą. Einarze, ty dostrzegasz jeszcze jedną rzecz, która została zakopana w piachu, w kręgu, który został nakreślony tutaj przez walczących. Widzisz taki delikatny, srebrny błysk, który przyciąga twoje oczy. Sięgam po to. Widzisz dokładnie taki liść, jaki kiedyś podarowała ci Sif. To prawdopodobnie nie jest ten sam liść, ale na pewno pochodzi z tego samego drzewa. Staram się przypomnieć sobie wszystko, co zapamiętałem podczas pobytu o tych liściach. Później się pewnie więcej jeszcze dopytałem. Pamiętam, co oznaczał on Sif, ale to jest dla mnie pewną zagadką, co robi tutaj. Należał do tego elfa. Czemu on tu leży? Wypadł mu, kiedy ten umarł?
Staram się to sobie poskładać w głowie. Tak, na pewno przypominasz sobie to, że Sif była oskarżona o to, że ukradła liść z drzewa umarłych. A to był znaczący symbol dla krainy za mgłą. I ona złamała jakąś świętą zasadę w ten sposób, że po prostu po ten liść sięgnęła. I ona ci ten liść wtedy podarowała, ale później dowiedziałeś się, że za to, że właśnie ukradła ten liść, została przez elfy zamieniona w kobietę łanie i zesłana na żelazne ziemię, żeby w ten sposób odbywać swoją karę. No a co jest związane z tym liściem, który miał ten elf? No też go musiał w jakiś sposób pozyskać. Czy go ukradł? Czy go dostał? Czy go kupił? Nie wiadomo. Spoglądasz na trupa, który cały czas tutaj leży, jest przykryty jakimś czarnym kirem i wiesz dobrze, że nie otrzymasz odpowiedzi od tych zwłok. Ale może z krainy za mgłą byłby ktoś, kto potrafiłby wyciągnąć z tego trupa jeszcze informacje. Mogę. Jeszcze więcej pytań. Zauważam jakiś dziwny wzorzec swojego życia, kiedy pokonamy jakąś przeciwność i jest zwycięstwo, to zawsze pojawia się następne wyzwanie i następne pytania. Na to jak Temir oberwał, mam wrażenie, że potrzebuje wypoczynku, także nie mając lepszego pomysłu, wierząc w to, że i tak ktoś mnie wezwie tam, a nie mam teraz ochoty wysłuchiwać żony Giuliana. Kręcę się tutaj wśród tych ludzi. Jeśli jest coś do zrobienia, pomagam. Trochę dopytuję czasem, nie zbieram jakoś konkretnej informacji, bardziej słucham tego, co mówią. Nie chodzi mi o to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko bardziej wyczuć nastroje, zobaczyć, czy rzeczywiście jesteśmy tu pamiętani i zrozumieć, czy właśnie im bardzo pomogliśmy, czy będą mieli z tego, czy się obawiają, że będą jakieś problemy. Dobrze. Tobie proponuję tutaj właśnie ruch Sojourn, żeby zobaczyć, co się wydarzy, a Temirowi w związku z tym, że jest opatrywany i leczony, sugeruję wykonać ruch Heal, ale rzucając na Wits, bo nie zajmujesz się swoimi ranami, tylko ktoś inny cię leczy. Strong hit. Ja mam weak hit. Dobrze, no to w przypadku Temira sprawa jest prosta. Odzyskujesz 2 zdrowia. Także te rany, które otrzymałeś, okazały się mniej groźne w rzeczywistości niż wyglądały. To były płytkie rany, jakieś uderzenia, siniaki. Coś, co w rzeczywistości nie zagraża twojemu zdrowiu i wlanie ci do gardła jakiegoś mocniejszego miodu z ziołami od razu stawia cię na nogi po chwili, kiedy ta adrenalina i buzująca w tobie krew uspokaja się. Jesteś w stanie spokojnie usiąść na łożu. Przestaje ci się kręcić w głowie, odzyskujesz znacząco świadomość. I może te kobiety, które tutaj cię opatrywały, trochę się nawet śmieją. Wyglądał jakby trzeba go było złożyć w domu umarłych. No i tam, wiesz, przekomarzają się już spokojniejsze o twój los, widząc, że nie mają umierającego na łożu. Myślę, że jedna pozwala sobie też na żart. A może, skoro rany były takie niegroźne, to cię ogolimy przy okazji. Bo ja cały czas jestem po tej 5-letniej wojaczce w świecie za mgłą. Jestem zabrodzony. I w ten sposób zobaczymy, czy jest coś przystojnego pod tym samym włosiem. Ale ja, moje oczy się uśmiechają ku nim i kiwam głową. Mówię ciche dzięki. A potem wstaję.
i no, nie mam koszuli, mam tylko skórzaną kurtę, ale ją zostawiam tutaj, bo pewnie została zdjęta. Natomiast klepię lekko dłonią po głowie siwego i wychodzę z tego namiotu. Ja bardzo potrzebuję dowiedzieć się, jak poszło Einarowi i czy zabezpieczył ostrze. A jak poszło Einarowi, to był weak hit, tak? Tak, wybieram wtedy konsort, to co mówiłem, że chcę z tymi ludźmi porozmawiać, trochę ducha sobie podnieść, zobaczyć, czy są wdzięczni, zobaczyć, co się dzieje trochę. Dawno tego nie było, takiego powrotu, do zobaczyć ich normalność, posłuchać. I tu się wtedy na tym ruchu rzuca drugi raz i drugi raz ma znowu weak hit, więc plus jeden do tej akcji, czyli odzyskuje 3 spiryta, czyli mam max. To jest bardzo skomplikowany ruch, który zawsze zastanawia mnie, jak działa i zawsze muszę go przeczytać jeszcze raz, żeby zrozumieć. Tak, tam można podjąć w nim dodatkowe ryzyko właśnie wykonując ten drugi rzut, ale równocześnie więcej zyskać. Obserwując sytuację, dochodzi do ciebie, że powróciła dawna władczyni. Razem z elfem i trollami przybyła tutaj do grodu Ines. Dowiedziałeś się też, że ten pochód, który szedł i którego część została w grodzie, był dużo większy i ktoś inny przewodził trollom. Można by powiedzieć, że całemu oddziałowi troli, w którym była jeszcze jedna wiwerna, która podążyła razem z nimi. I Ines wraz z elfem dowiadujesz się, że mówili na niego Eredyn. Wraz z tym oddziałem trollów zostali tutaj, nie robiąc ludziom krzywdy. Ines powiedziała, że kiedyś ten gród należał do jej męża, który ją przepędził, a teraz chce wrócić na swoje miejsce i odzyskać to, co zostało stracone. I nie czyniono tutaj krzywdy ludziom. Natomiast trolle wzbudzały strach i ludzie nie chcieli im wchodzić w paradę. No i niezbyt dobrze się czuli, bo jednak bądź co bądź była to jakaś forma kolejnego zmiany władcy i kolejnego, nie chcę tak powiedzieć, ale kogoś, kto znowu będzie trzymał ich pod butem, a tutaj to gniazdo wiwerny zbyt często jest gnębione w ten sposób. Mm-hmm. I tak na to, jak usłyszałem, że nie robili tutaj problemów krzywdy, to mówię, karmienie wiwerny. To była jakaś jednorazowa taka sytuacja, że ten mały został złapany w lesie. Elf go powypytywał różne rzeczy i był wściekły po tym, co się dowiedział. Dlatego rzucił go wiwernie na pożarcie. Tak wcześniej używali bydła, trzody, nie składali ofiar z ludzi. To zasadzi we mnie takie ziarno gniewu, który może się skierować w stronę Ines. Zastanawiam się, czy nie mogła tego zatrzymać, jak mogła pozwolić na to, żeby dziecko zostało rzucone w wiwernię. Czy sprawowała tu jakąś władzę. No nic. Ja chciałbym zaproponować taką scenę, jeśli mogę, że po wyjściu z tego namiotu, oczywiście ludzie gniazda wywerny robią swoje rzeczy, spoglądają na mnie, że wyszedłem z tego namiotu, niektórzy odwracają wzrok, a niektórzy wcale nie, może nawet ktoś kiwa głową, a ja chcąc wykonać to, co chcę zrobić, czyli znaleźć Einara i ostrze, idę w stronę kręgu, to jest mój główny trop, ale on jest już pusty, tych cielsk troli też nie ma. Natomiast pomiędzy za kręgiem, w stronę tego, powiedziałeś, namiotu albo chaty, w którym przetrzymane... Chaty, byłeś w chacie dużej. Ale wcześniej powiedziałeś, że ciało tego elfa mają zanieść do jakiegoś miejsca... Domu, tak.
to przed nim stoi kobieta starsza, ta właśnie, która zawiadamiała tymi przenosinami. Ja teraz nie pamiętam, że ona mi pomogła. To jest tamten moment, to był amok. Ale ona, domyślając się, o co mi chodzi, pokazuje mi głową kierunek, więc ja podchodzę do niej i ona mi pokazuje zwłoki tego elfa. I kiedy patrzę na zwłoki tego elfa, to przypominam sobie, że przysiągłem zemstę za Runiego, za to, że rzucili wiwernię tego chłopca. I się zastanawiam, czy to jest moment, w którym mógłbym spróbować wypełnić tę przysięgę, bo zabiłem elfa. Tak jest, jak najbardziej. I to jest też moment, kiedy Einar dostrzega właśnie Temira, który idzie w kierunku tego domu umarłych. I przed tym domem jest starsza kobieta, która jest ubrana w taki płaszcz wyszywany w żałobne wzory. I ona, stojąc przed tym domem, nuci jakąś żałobną pieśń dla tych, którzy teraz będą ruszali w kierunku mgły, żeby tam przejść właśnie do drzewa umarłych. Bez względu na to, czy to elfy, trolle, czy Noruni, który został tutaj poświęcony. I Temir wchodzi do tego domu umarłych. Co robisz? Ja ruszam w tamtym kierunku, ale nie śpieszę się bardzo. Mam jakiś taki myśl, żeby dać dystans Temirowi. Instynkt mi to mówi, nie wiem czemu. Szczególnie, że mam w głowie cały czas śmierć Runiego. I ten gniew gdzieś się tam toczy, ale jest przykryty żałobą. Tak, ale to nie jedyna przysięga, którą udało wam się w jakiś sposób wypełnić, bo zemsta za Runiego to była pierwsza przysięga, ona była na poziomie troublesome, czyli tak naprawdę niedużo i myślę, że tutaj zabicie elfa jest wyrazem całkowitej zemsty, chyba nie da się zrobić nic więcej niż na żelaznych ziemiach zmazać to krwią. I tutaj dam 9 na 10. Zostało to wypełnione, czyli na dziesiątkach to się nie uda. Natomiast jeszcze masz przysięgę i to jest w sumie wspólna wasza przysięga, która na pewno posunęła się znacząco do przodu. Przysięgam na żelazo, że odnajdziemy przeklęte ostrze, które ugodziło Togara. Natomiast odnalezienie ostrza to jedno, ale tak naprawdę ta przysięga idzie troszeczkę jeszcze dalej, bo odnalezienie to pierwsza rzecz, a jeszcze to ostrze trzeba dostarczyć królowi Olch, żeby on zrobił z niego pożytek. Na poprzedniej sesji podążaliście właśnie tutaj w kierunku Grodu Wiwerny, także też wypełniliście w jakiś sposób tą przysięgę i po poprzedniej sesji dałbym 6 na 10, a za to, że zdobyliście to ostrze macie i teraz jeszcze pozostaje doprowadzić do końca, to dałbym 8 na 10, że jesteście blisko wypełnienia tego. To jeśli mogę dokończyć ten mój ruch, bo prawdę mówiąc wraz z wypełnieniem tej zemsty miałem jeszcze pewien pomysł, bo ja chciałbym rzucić na to 9 na 10. Może od tego zacznijmy. Z dodatkiem hard. To jest pełen sukces, w sensie strong hit. O, i to są dwa momentum. Ale ja wypowiadam słowa w stronę ciała elfa w akompaniamencie tej nucącej pieśni umarłych kobiety. Idź za mgłę, Runi. Jesteś pomszczony. Będziesz miał tam swój łuk. Będziesz mógł polować na duchy zwierząt. Bądź spokojny. I kiedy odwracam się, tak jakbym chciał odejść, to widzę twarz tej kobiety. I w tym momencie sobie przypominam, że ona mi pomogła. I ona, nie przerywając śpiewania, patrzy mi w oczy. To jest starsza kobiecina taka stąd. I ja chciałbym spróbować, patrząc jej w oczy, uformować relację z gniazdem Wiwerny, Forge a Bond.
Jestem świadomy, że tu jest Ines, ale ona jest, ona tu kiedyś była, a potem jej nie było. Natomiast ta kobieta symbolizuje dla mnie gniazdo Wiwerny. Jest stara, ma, jest tutaj zakorzeniona. Mogę spróbować? Jak najbardziej. Tutaj dodam plus jeden do tego ruchu, bo ona pamięta, co zrobiliście w momencie, kiedy Segura była tutaj. Także to na pewno będzie dużo prostsze, żeby zawiązać tą relację. Drugi raz udowadniacie, że jesteście sojusznikami tego grodu i drugi raz przybywacie tutaj z pomocą. Ja mam weak hita, ale bo rzuciłem 10, natomiast w ruchu jest napisane, że jeżeli rzucam to po ukończeniu jakiejś przysięgi, poniekąd ta przysięga jest związana według mnie z gniazdem Wiwerny, bo to tutaj oni oddali Runiego, to mogę przerzucić którąś, jako którąkolwiek z kości, więc to przerzucę. I to jest strong hit. I wybrałbym plus jeden do ducha, którego mam mało, ale to mnie trochę podnosi na duchu, gdyż... O, bo ja nie mam żelaza żadnego, ale ona ma spinkę, która jej płaszcz spina, czy tam jakąś opończę, szatę. I ja delikatnym ruchem, nie przerywając jej śpiewania, kładę rękę na tej broszce i to do niej przysięgam. Przysięgam, że jestem związany z wami. Tak jak i wy jesteście związani ze mną. Będę chronił was przed trollami. Właściwie to zrobiłem oprócz Forge Bond jeszcze teraz przysięgę, nie wiem, czy to nie jest over the top, bo mnie podniosło. Mogę rzucać i zmienić to przysięgę albo mnie, jak uznasz, że... Możemy zostawić, że to Forge Bond jest taką jakby trochę przysięgą, wiesz, żeby to się zlało w jedno, że ta przysięga jest bardziej w fikcji niż dobra. Mechanicznie tutaj. Tak, zgadzam się. Uważam, że ten dotyk żelaza, kiedy się formuje ta relacja, jest ta więź, jest ładnym obrazkiem. Jak rozumiem, za Troublesome otrzymuję 3 punkty doświadczenia, tak? Jeden. No ale tak jest. Chciałem was spróbować zmylić. Ale 3 byłoby fajnie. Tak. Dobrze, trzymać. Ja jeszcze mam przysięgę, że ci, którzy zniszczyli Ostoję Kruków, zapłacą cenę krwi. Myślę, że parę osób, które było w tym rajdzie, zapłaciło tę cenę. Jak najbardziej. Ci, którzy byli właśnie w tym rajdzie, leżą tutaj i ta wiwerna, którą powaliłeś, też zdechła pod twoim mieczem, także jak najbardziej. Twoja przysięga również przesuwa się. Ja proponuję 3, bo trolle, wiwerna, elf. Dobrze. Były to... Dobrze. Tak. Elf był ważną postacią. Wiwerna jest potężnym przeciwnikiem. Była potężnym przeciwnikiem. Trolle, co prawda nie ty je zaszlachtowałeś, ale... Ja przysięgałem, że zapłacą cenę tak. krwi, a nie, że ja ją dokładnie wyznaczę. Dokładnie tak. Cudownie. W tym domu umarłych teraz wchodzi jeszcze tam Freya i Ela. Jest tutaj też ciało Gotildy. Widzicie, że one też składają jakieś przysięgi, dotykając broni, która leży na piersi Gotildy. I Freya spogląda w twoim kierunku, Temirze, i pyta, co teraz? Co zamierzasz zrobić dalej? To może być trochę niegrzeczne, bo ja nie odpowiadam jej, tylko spoglądam na Einara. Czy ty, Einarze, masz na widoku gdzieś to czarne ostrze schowane w pochwie? Myślę, że tak. Myślę, że też mam połyskujący wiatr. Przepraszam. Mhm. Tak. Ale prawdę mówiąc, to za chwilę, bo ja dostrzegając tylko ten miecz Elfi, mówię do ciebie. Muszę to jak najszybciej zanieść za mgłę królowi Olch. To prawda. Przysięgaliśmy. Trzeba dokonać tego do końca.
Ale sprawy, które się dzieją tu na żelaznych ziemiach, także są pilne. Myślisz? Być może jest sposób. I chciałbym tutaj może na coś rzucić, może wrzucić do fikcji jakiś sposób wezwania kogoś tam, który został podzielony, może coś związany, może coś związanego z iściem, może żebyśmy nie musieli podróżować tam, w tamto wejście, tylko dowiedzieliśmy się o jakimś wysłaniu wiadomości czy czymś takim. Możemy na to rzucić na wyrocznie, możemy na to jakiś inny ruch wykonać, ale poszukałbym czegoś takiego. Dobra, podoba mi się twoja propozycja. Jeszcze mogę tutaj zaproponować, że jeżeli tym formą przechodzenia był obelisk, prawda? Czyli rzeczywiście jest to jakaś cena odległości, którą musicie przebyć, żeby jakby do tej bramy dotrzeć. I na piechotę może być trudno, ale Freja, Ela i Gotilda miały konie. Także zdobycie tych koni mogłoby też znacząco przyspieszyć ewentualnie podróż w kierunku obelisku. Ale jeżeli chodzi o twoją propozycję, co by to mogło być? Myślę, że ta starsza kobieta mówi, on rozkopał stary kurhan i gdy to zrobili, wrócił tutaj z tą bronią. Sugeruje, że może tutaj być jakieś takie miejsce, które ma podobną moc jak obelisk tutaj w okolicy. Tamten kamień nie mógł być jedynym przejściem w Temirze, więc miejsca mocy zwykle się z tym wiążą, to ma sens. A ty, mając narze liść, myślę, że też możesz w jakiś sposób go użyć. Do tej pory miałeś swój, tak? Później go przekupczyłeś za... Nie przekupczyłem, tylko oddałem. Tylko oddałeś. A może posiadanie tego liścia pozwala sprawniej podróżować po tym świecie mgły. Może nie jesteśmy zatrzymywani i widoczni dla wszystkich, którzy by chcieli nas zatrzymać, albo wręcz nasza wola dotarcia do jakiegoś miejsca sprawi jakieś nagięcie tej przestrzeni magicznej i sprawi, że to nie będzie tak długo trwało, jeśli udamy się tam z tym liściem. To jest myśl, ale wypowiadam Einarze, może weźmiemy obaj, albo jeden z nas, konie od Frey i Eli. Moglibyśmy się rozdzielić, żeby jeden zajmował się sprawami tutaj, albo udajmy się tam razem i jak najszybciej wróćmy z powrotem. Einarze, jeszcze dodam do twoich, że ty kontaktowałeś się z Sif przez sen, w jakiś sposób ona zwykle przychodziła do ciebie właśnie gdy śniłeś i teraz sobie przypominasz, że ty zawsze wtedy miałeś ze sobą liść. Mhm. Może to jest jakiś katalizator, coś co pozwalało kontaktować się z tą drugą stroną, jakiś łącznik. Temirze, i tak wydaje mi się, że będziemy musieli dowiedzieć się tutaj rzeczy i przenocować. A ja spróbuję wysłać wiadomość i dowiedzieć się być może o innym przejściu, albo sposobie, albo tym, jak możemy to dostarczyć. Znalazłem na waszym polu walki to, pokazuje iść. Taki sam, jak otrzymałem od Sif. Widziałem go. Upuścił go z rąk, zanim rozpoczęła się walka. Upuścił go z rąk, zanim rozpoczęła się walka? Tak jakby... Czemu? Chciał rzucać zaklęcie, albo nie mógł walczyć na śmierć i życie, mając go przy sobie. Pokazał mi go i... opuścił na piasek. Hmm.
Ciekawi mnie, czemu ten liść jest z drzewa umarłych, jest elfom potrzebny. Myślisz, że ma coś wspólnego z tym, jak oni przechodzą na drugą stronę, skoro już są na drugiej stronie? Może jak ma taki liść, to nie mógł umrzeć i porzucił go, aby walczyć z tobą rzeczywiście na śmierć i życie? To byłoby bardzo honorowe. Acz walkę rozpoczął od tego, że sypnął mi piachem w oczy. Są różne rejony żelaznej ziemi i w niektórych jest to honorowe. Aha. Wszystko, co jest wokół, można wykorzystać do walki. Pamiętaj, co ci mówiłem, Temirze, co ci zawsze powtarzam, że w walce jedyną zbrodnią jest przegrana. Tak. A ja tutaj widzę dwa sposoby dostania się do na drugą stronę, za mgłę. Jedna to jest rytuał, który pozwoli wam w jakiś sposób wezwać mgłę i przejść tutaj w okolicy. Może właśnie w okolicach tego kurhanu, który został rozkopany. A druga opcja, która jest, to jest po prostu podróż do obelisku, który na pewno przejdziecie, ale tam będzie taki problem, że to zajmie dużo więcej czasu, tak? A to co? A ma sens ta myśl o tym, że noc i tak dalej? Czasowo? Czuję to, tak. No bo być może właśnie idąc za tą opcją rytuału, może spróbować jakąś przewagę zyskać przy w śnie tym wiadomością i spróbować jakieś pomocy uzyskać. Mhm. Znaczy rady, nie? I wtedy byśmy wiedzieli, jak to zrobić w ogóle. Bo ja rytuałistą nie jestem, znam jeden. Bardzo skuteczny i nie potrzebuję innych, ale... Natomiast ta chwila rozmowy pomiędzy nami, ja zwracam się teraz do Frey, która mnie pytała. Nie zostawimy żelaznych ziem, ale musimy zanieść to ostrze do świata mgieł. Wrócimy jak najszybciej. Moja siostra jest w niewoli. Więc nasza walka z trollami, ktokolwiek im teraz przewodzi, wcale się nie skończyła. Czemu chcesz zanosić to ostrze na drugą stronę? Zostaw je tutaj i wykorzystajmy je do walki przeciwko silniejszemu przeciwnikowi. Tak się nie stanie. Mój brat umiera w świecie za mgłą. Został raniony tym ostrzem i tylko to ostrze może ocalić mu życie. Ona spogląda na Gotildę i mówi w twoim kierunku. Pójdziesz? Może już nie żyje. Skąd masz pewność, że dalej stoi na nogach? A to ostrze może być bardziej potrzebne tutaj, żywym, a nie umarłym. A skąd ty masz pewność, że Hakon jeszcze żyje i że ziemie, które tam są, nadal są niespalone i zniszczone? Może nie trzeba tam wcale ruszać? Obruszam się głośno i widać złość w moim głosie i twarzy. Głupie gadanie, skąd wiesz? Jeśli mój brat nie żyje już, to wrócę tutaj z tym ostrzem. Skoro tak bardzo chcesz nim władać. Pamiętam, o czym mówiliśmy. Spotkamy się z Hakonem. Możliwe, że razem, jeśli on jeszcze żyje, wygnamy stąd troli albo jakoś się z nimi ułożymy. On muszę odbić też siostrę. Może przemawia przez ciebie utrata i spoglądam na Gotildę. Dziękujemy, że nam pomogliście. Niech będzie. Ciało zostanie tutaj przez noc, aby dusza ruszyła w odpowiednim kierunku. Ale nie ustawimy tutaj stosu i nie będziemy palić na tej ziemi tego ciała. Zabierzemy go w rodzinne strony, tam gdzie Gotilda powinna mieć swój stos, gdzie powinna mieć swój grób. Rano wyruszamy. A my kiedy wrócimy, z pewnością podejmiemy trop troli, którzy idą dokądś, może do ostatniej stanicy, wraz z niewolnikami. Ale Einarze, masz rację, jak zwykle. Przyda nam się noc spędzona w bezpiecznym miejscu. Zabierzmy się za tym wraz ze świtem.
Zobaczymy, co noc przyniesie. Przypomniało mi się jeszcze o mojej głównej przysiędze. Przysięgam na żelazo, że uratuję tyle życia, które w przeszłości odebrałem. Zastanawiam się, czy ta walka uratowała jakieś życia tych mieszkańców. Czy to ma sens w ogóle, czy nie? Może taka umysł ma Einar, a no, jaką umysł ma mistrz gry? Pchnijmy, oczywiście, że pchnijmy, bo coś tutaj się wydarzyło i znowu stajesz w obronie w jakiś tam sposób ciemiężonych, no bo jednak trolle nie były tutaj nastawione pokojowo, tylko oni mają jakiś cel po tej stronie mgły. Dobrze. Powoli ciułamy. Ja myślę, że ta noc w Grodzie Wiwerny rozbrzmiewa pieśnią żałobną, która jest śpiewana za Gotildą, za Runim, za tymi trollami i elfem, którzy leżą teraz w domu umarłych. Palą się ognie, gród jest zamknięty i to zawsze jest taki, wydaje mi się, ważny moment w życiu grodu i społeczności. Właśnie wspomaganie umarłych, żeby dotarli do drzewa umarłych i później ucztowali przy wielkim stole. A ty, Temirze, zapewne masz w głowie myśl, że ktoś, kto jest zraniony tym ostrzem, nigdy tam nie trafi, co może być jeszcze gorszą karą niż największe tortury tutaj na żelaznych ziemiach. Co robicie i jak wy spędzacie tą noc? Ta tortura faktycznie jest, ale na szczęście ta więź, która powstaje pomiędzy mną i gniazdem Wiwerny, trochę pomaga. Bo mimo tego, że w powietrzu, kiedy nadchodzi wieczór, niczym jakby składnik powietrza rozlega się ta pieśń żałobna, to coraz to kolejni mieszkańcy podchodzą do mnie. Ktoś przynosi mi drewniany kubek z miodem, ktoś klepie mnie po ramieniu. Chwilkę się śmiejemy dlatego, bo uderzył w to, które jest ranione i lekko syknąłem. Ktoś przychodzi i opowiada mi, jak się bał Wiwerny. A potem ja się pytam, a czy znasz kogoś, kto ma jakieś zioła, które mogłyby mi pomóc zasnąć, bo nie wiem, czy pod... W ten sposób rozmawiając, moja głowa jakby przechodzi na inne tory i tak naprawdę spędzam jeden z najlepszych wieczorów w ostatnich latach. Jestem wśród swoich, czuję się przyjęty. Oni faktycznie już dwukrotnie byli poniekąd ocaleni przez nas i dają wyrazy wdzięczności. Może nie wszyscy, ale trochę tak jest. I w tej narracji jakby chodzi mi trochę o to, że chciałbym też rzucić na Sojourn, żeby sprawdzić, czy możliwe, że duch na przykład trochę mi się podniesie, a może dostaniemy jakieś zasoby. Zanim... Dobrze, rzuć, a ja chciałbym dodać, że tego wieczoru podchodzi również do ciebie Ines. Mhm. To rzucać po tej rozmowie, czy teraz rzucać? Rzuć przed. Ona wyczekiwała z tym momentem, kiedy będzie odpowiednia chwila, żeby do ciebie podejść. To jest strong hit, ale z korzyścią, z dwoma piątkami rzuconymi. To wiesz, co możemy chcieć? Mhm. Pełne zapasy i konie. Z korzyści od Ines. Mhm. Nie? A ja dam ci coś więcej za to. Niech będzie. Ten rzut niech zbuduje fikcję i niech zmieni ten świat, który tutaj tworzymy. Bo jeżeli jest na początku zawarłeś więź z gniazdem Wiwerny, złożyłeś przysięgę w domu umarłych i teraz jesteś z tymi mieszkańcami i straciłeś tak naprawdę swój gród, którym byłeś kiedyś władcą. Podchodzi do ciebie Ines i niesie ze sobą diadem będący symbolem władzy w gnieździe Wiwerny. Skórzaną opaskę, która jest wyszyta srebrną i złotą nicią. I są tam kły Wiwerny, które są wbudowane w tą opaskę, tworząc jakiś rodzaj korony. I ludzie się
wyciszają, a gdy ona się zbliża do ciebie, to powstają, bo wiedzą, co tutaj właśnie zostanie zaproponowane. I ona staje przed tobą, wyciąga ten diadem, ma go przed sobą w rękach i mówi: wiemy, że nie ma już ostoi kruków, a tutaj po raz kolejny daliście wyraz tego, że jesteście godni nosić coś więcej. Kiedyś było to na głowie mojego męża. Mi udało się odzyskać tą opaskę i niech będzie, że dam ją tobie. Ale wiedz ty mi, że jedno. Tutaj na żelazne ziemię przybył ze mną mój syn. Syn Giliana, który został przepędzony przez Segurę. On był po drugiej stronie mgły. Jest głodny władzy. Trolle mają go pod swoją opieką. Tak jak ty walczyłeś dla elfów, tak on walczył dla troli. I wiedz, że on tutaj wróci i żelazem będzie chciał odebrać tą opaskę. Natomiast nie wiem, czy jest jej godny. To się okaże. I wyciąga w twoim kierunku ten symbol. Rozglądam się po wszystkich, którzy rzeczywiście przyszli się przypatrzeć. I mówię, kończąc to obejrzenie na oczach Ines. Przede mną jeszcze daleka droga. Nie mogę przyjąć takiego daru. Z takim darem wiąże się odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność jest za mojego brata i siostrę najpierw. A potem, wbrew temu co mówisz, odbuduję ostoję kruków, wobec której jestem lojalny. Nie będę w takim razie dobrym wodzem dla gniazda Wiwerny. Będę jej przyjacielem. Ty powinnaś założyć na głowę ten diadem. Nie jesteś mężczyzną, a jakie to ma znaczenie? Po wstydzie wygnania wróciłaś tutaj. Pochwałę? Nie sądzę. Po ten diadem, żeby komuś go dać? Jeżeli wróciłaś po niego, to wystarczający powód, żebyś dała go sobie samej. Gdybyś założyła ten diadem, poczujesz, że tak może być, że to ty możesz być kniechinią tego grodu. To też może być ważne, kiedy wróci tutaj twój syn. Łatwo byłoby mu walczyć ze mną. Ale czy podniesie rękę na swoją matkę? Może będziesz wiedziała, jak ukoić jego wściekłość. Jestem gotów zaproponować rzut na kąpel, żeby przekonać nie tyle ją, ale żeby tym mówieniem mieszkańcy grodu uznali albo dali szansę jej. Chyba, że nie uważasz, żeby ten rzut tu był potrzebny. Chciałem wykonać rzut na wyrocznie, jak ona się zachowa, ale niech będzie, że to będzie twój rzut. Podoba mi się to, co powiedziałeś. Zawarłeś więź z tym grodem. Także zobaczmy, co powiedzą kości. I myślę, że tutaj będzie to rzut na serce. Tak. I faktycznie, jako że mam tą więź, to plus jeden. I to jest strong hit. To może widząc i wyczuwając aurę, na przykład widząc, że niektórzy kiwają głowami, może niech będzie tutaj ta wspaniała NPC-ka, która powstała, ta starsza kobieta, która kiwa głową. Biorę z rąk, chwytam dłonie Ines, tak żebym ja nie musiał trzymać tego diademu i patrząc jej w oczy, żeby sprawdzić, czy ona chce zaprzeczyć temu. Ale chyba widzę, że nie, może lekko się boi takiej decyzji, ale nie. Zakładam jej rękoma diadem na jej głowę. I niech tak będzie. Kobieta, która zasiadała kiedyś na tym tronie, została przepędzona przez Segurę i swojego męża Giliana,
wraca znowu, żeby władać tym grodem. Pytanie, czy będzie w stanie tą władzę utrzymać? Czy jej syn, którego ona się boi, który został wychowany przez trolle, przekabacony na swoją stronę, nie wróci tutaj, by sięgnąć po władzę. Ale jeszcze dodam, bo może w jej prośbie było coś, czego absolutnie Temir by nie rozumiał, ale ja myślę, że tak może być. Była nie tylko kwestia przekazania władzy, ale także zdobycia mężczyzny, kogoś, z kim będzie. Więc myślę, że w związku z tym, że ta wieczorna scena jest przyjacielska, właśnie związana z tym ruchem Sojourn, trochę świętująca mimo żałobnej pieśni, to legniemy razem na koniec, znajdując ciepło chociażby przyjaźni, ale też jakiegoś takiego pocieszenia, zakończenia celebracji. Einarze, co widzi Einar, gdy ta scena dobiega końca przy ogniu? Myślę, że to, co widzi Einar, to jest ciemny las, ponieważ nie widział tego, co tam było, co się zaczęło, i w trakcie tych celebracji, czując się nieswojo w tym tłumie, ruszył poza gród tam spędzić noc, bo w taki sposób kontaktował się wcześniej z tamtą stroną i w tym grodzie czuję, że to nie jest miejsce, gdzie będę w stanie sięgnąć za tamtą stronę. Więc myślę, że mamy taką scenę, jak jest ta celebracja, ale widać gdzieś dalej samotną postać, która zmierza w stronę lasu.